Jeżeli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, to taki błąd na nieskończonego expa przydarzy się właśnie tobie. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmiku chciałem wam przedstawić kilka nowości ze świata Fortnite oraz darmowy podarunek od Epic Games dla każdego. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji wyniki karnetów bojowych pojawią się mniej więcej jutro lub pojutrze, także koniecznie śledźcie kanał. A ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Także na samym początek jest to, że w sklepie Fortnite'a już pojawił się skin Kratosa, który niedawno został odkryty i osobiście nie spodziewałem się, że ten skin zostanie wprowadzony do gry tak szybko. I wydaje mi się, że jest on naprawdę spoko, gdyż w całym pakiecie znajduje się m.in. skin, kill-off i tak dalej, no i wydaje mi się, że jak najbardziej jest on wart swojej ceny. Tym bardziej do gry nadchodzi nowy skin Master Chief, a najdokładniej skin z gry Halo. Nie wiadomo również, kiedy zostanie wprowadzony do gry, lecz możemy się spodziewać, że już niedługo. Wraz z jego nadejściem w sklepie gry powinna się również pojawić jego emotka i najdokładniej będzie to emotka Quada. I możliwe, że będzie to również emotka, którą będziemy mogli się, że tak powiem, przemieszczać, tak jak na przykład mieliśmy z emotką skuterka. Także wydaje mi się, że będzie to całkiem ciekawe. No i teraz chciałbym wam pokazać coś, co może wam się naprawdę przydać, a najdokładniej mapa ze wszystkimi bossami, NPC-tami w Fortnite. Jest ich łącznie około 40 i macie tutaj wszystkie ich lokacje, no i wydaje mi się, że jest to naprawdę przydatne. Jeżeli chcecie, no to możecie sobie teraz zastopować film, no i po prostu na przykład zrobić sobie screena i będziecie po prostu mieli te lokacje na przyszłość, także wydaje mi się, że całkiem spoko. A teraz do głównego tematu filmu, czyli darmowego prezentu od Epic Games. Także ostatnio w grze miał miejsce błąd, który umożliwiał graczom na zdobycie 300 poziomu dosłownie w kilka chwil. Polegało to na tym, że musieliśmy polecieć do pewnej lokacji, następnie po prostu kręcić się wokół i za każdym razem otrzymywaliśmy expa za odkrycie nowej lokacji. Także był to błąd, który był przez naprawdę chwilę, ponieważ Epic Games naprawdę szybko załatało ten błąd, no i generalnie no to napisali oni, że z tego powodu gracze w najbliższym czasie zostaną nagrodzeni następującą liczbą expa, a najdokładniej 50 tysięcy. No i po prostu nie zdziwcie się, jak wejdziecie sobie do Fortnite i otrzymacie nagle 50 tysięcy expa, tak po prostu. Także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko od strony Epic Games, bo nie dość, że oni zawinili, dając błąd, który niektórym graczom umożliwił wbicie naprawdę wielu poziomów, bo dosłownie niektórzy gracze latają sobie już teraz z 200, 300 poziomami i najprawdopodobniej Epic Games nic im nie zrobi, gdyż jest to spowodowane po prostu ich winą, no bo wiadomo, że w każdym sezonie znajdują się tam jakieś błędy, ale ten błąd był, no można by powiedzieć, przez naprawdę krótki okres czasu i mało osób o nim wiedziało, więc osoby, które skorzystały z tego błędu, raczej bana nie dostaną. No a wydaje mi się, że te 50 tysięcy expa jak najbardziej przyda się graczom. Tym bardziej takie szybkie info, jeżeli ktoś z was miał skina elfa, to został do niego wprowadzony nowy styl, a najdokładniej niebieski. No i wydaje mi się, że to w sumie już na tyle. No i co, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I przypominam, że wyniki karnetu bojowego pojawią się w jutrzejszym filmie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!